Pani prezes, konkretnie zaczyna się ten rok. Najpierw nowy trener, teraz kontynuacja pracy ze sponsorem. Co dalej? No dalej właśnie ciężka praca w warunkach takiego komfortu większego, bo podpisaliśmy umowę z sponsorem 3-letnią, która wprowadza pewien spokój w obszarze, powiedzmy, takim bardziej organizacyjnym, w obszarze zarządzania. Natomiast no, nowy trener, no to przede wszystkim no, duże nadzieje kibiców i ja mam nadzieję, że absolutnie temu sprostam. Umowa z Alfabetem została podpisana jeszcze w trakcie trwania poprzedniej. Co sprawiło, że tak szybko została podjęta decyzja? No, była bardzo dobrze układająca się współpraca i żadna ze stron nie chciała stracić możliwości jej przedłużenia, więc dość szybko jak na negocjacje zazwyczaj, które się toczą w przypadku takich umów, doszliśmy do porozumienia i udało się podpisać tę umowę z dużym uprzedzeniem. 3 lata wprowadzają taki zupełny spokój w porównaniu do tego, co się działo nie tak dawno jeszcze, prawda? No tak, absolutnie jest inaczej i widać to też w podejściu sponsora, czy w ogóle naszych sponsorów i partnerów do nas. Jesteśmy traktowani niezwykle profesjonalnie, za co dziękujemy, bo potrzeba było kiedyś na samym początku obdarzyć nas na pewno zaufaniem, pewnym kredytem nawet zaufania. No w tej chwili wszystko się stabilizuje i no, jesteśmy z tego dumni. Podczas konferencji zostało wspomniane, że kontrakt jest progresywny i zresztą dodatkowe premie za wyniki. Piłkarze mają o co grać? Oczywiście, piłkarze zawsze mają o co grać, doskonale o tym wiedzą, natomiast rzeczywiście kontrakt opiewa na konkretną kwotę, która jest absolutnie wyższa od tej, na jaką opiewał poprzedni. Oprócz tego jest progresywny, czyli w momencie zrealizowania się danego celu on wzrasta i jakby już nie wraca do swojej pierwotnej wysokości, a zupełnie niezależnie od tego są jeszcze przewidziane bonusy za określony wynik sportowy.